Siemano, wracamy na Tory Flow. Kolejny filmik nagrany pod rząd, więc lecimy z tym, bo mam dobry w mózgu narząd do myślenia, więc teraz mam tu dużo do powiedzenia. Słuchajcie, filmik o tym, aby być świadomym tego, co się robi w życiu. Czasem jest tak, że człowiek nie ma jakiejś takiej satysfakcji i uważa, że za mało zrobił w ciągu dnia. Także sam pomyślałem, żeby to zrobić, więc wam też to powiem, bo mamy napisany plan na ten tydzień, więc fajnie patrzeć, co mam do zrobienia jeszcze i wiedzieć, czy to zrobiłem, czy nie. Ale myślę, że fajnie tak czasem przysiąść, naprawdę przysiąść i sobie uświadomić, ile się zrobiło w ciągu ostatniego czasu, tak? Żeby mieć perspektywę, ile włożyłem wysiłku i pracy w coś i ile zrobiłem, aby poczuć tą satysfakcję, że jednak, kurczę, pcham do przodu te moje marzenia, znaczy marzenia, te moje rzeczy, aby osiągnąć marzenia. Także to jest niesamowite. I to, żeby być świadomym, na przykład też będziemy teraz robić rozliczenia sobie czerwca, ile zarobiliśmy, ile inwestowaliśmy w coś. Także to jest niesamowite narzędzie, aby sobie uświadamiać swoją przestrzeń, aby uświadamiać sobie tą swoją przestrzeń, ten swój świat, aby wiedzieć, na czym się stoi, ile sobie mogę teraz w tej chwili pozwolić na coś, coś zrobić, jakie co mnie jeszcze czeka. Można sobie zaplanować przyszły tydzień, miesiąc, być świadomym, jakie czekają mnie wydatki, inwestycje i tak dalej. Żeby wiedzieć, co mam w ogóle do zrobienia, co już zrobiłem. Po prostu się tak, wiecie, nie być gdzieś tam wywalonym w przestrzeń, w kosmos, tylko sobie uświadomić, gdzie się jest i z tej przestrzeni, w tej przestrzeni podjąć działania i zbudować sobie piękny świat wokoło i być jego świadomym. Bo czasem tak fajnie jest płynąć, a sobie uświadomić, co już się zrobiło, co jest jeszcze do zrobienia. Ja myślę, że to i to jest takie połączenie tego i tego, tego planowania i płynięcia z flow. To jest niesamowite, kiedy jesteśmy świadomi, bo też przypływa ta satysfakcja i dźwigają się hormony szczęścia, że wow, że już tyle zrobiłem. I to jest, to są takie potrzeby człowieka, czuć się ważnym, potrzebnym, żeby działać do przodu i nie zamykać się na to, żeby siebie docenić, bo to jest mega ważne. Także to wam chciałem powiedzieć, żeby sobie zrobić takie na przykład rozplanowanie przyszłego tygodnia, dnia, miesiąca, czy czegokolwiek chcecie, nawet godziny, co w przyszłej godzinie chcę zrobić, jak ktoś chce, mam tylko godzinę, co mogę teraz zrobić, rozplanować szybko i zrobić to. Można sobie właśnie przeanalizować przeszły czas, zobaczyć, ile się zarobiło, ile się zainwestowało w coś, wydatki, przychody, wiecie, takie różne rzeczy, żeby być świadomym, ile się też wydaje pieniędzy na przykład. Albo też ogólnie lubię słowo bardziej inwestycja, bo jak wydaję, to tak wydaję pieniądze, a jak inwestuję, to na przykład mam inwestycje w siebie, no nie? Kupiłem sobie na przykład arbuza, zainwestowałem w siebie. Taki ten myk w umyśle. Może komuś się to spodoba, jak ktoś lubi coś takiego. Ale też, żeby się, myślę, też nie zamykać na różne słowa, to tak można dobrać to, jak kto tam chce. Także wszystko to relacje, no nie? Z wszystkim. Także no, taki ode mnie myk. Dajcie znać, czy robicie coś takiego. I życzę wam cudownego wieczoru. Piąteczka. A jeszcze chciałem powiedzieć, że to nie tylko tyczy się biznesu i jakiegoś, nie wiem, ogarnięcia w życiu, ale też, wiecie, macie jakiś cel, uświadomić sobie już, w jakim punkcie jesteście, czy to na przykład oczyszczania ciała, czy jakiegoś treningu, czy jakiegoś projektu, cokolwiek, co tylko marzycie, także myślę, że to też jest mega ważne sobie uświadamiać coś takiego, ile się już zrobiło, gdzie idę, także to są niesamowite rzeczy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i piąteczka.